Dzisiejsza historia z Księgi Izajasza jest głównie przytoczona ze względu na to proroctwo o Pannie, która porodzi syna i nazwie go Emmanuel. Ale cieszę się, że tak to liturgia nam daje, że przed tym proroctwem widzimy tę historię Achaza, króla, którego Bóg prosi: proś mnie o znak, proś mnie o to, co chcesz otrzymać, a ja ci to dam. Ale Achaz nie potrafi prosić, dlatego że dokładnie przeciwnością tego jest dla mnie Maryja. Maryja jest tą najpokorniejszą. To jest służebnica, na której uniżenie spojrzał Pan. I tak to widzę, tak to rozumiem, że to nie jest taki niewolnik, sługa, na którego można liczyć. To znaczy, on zrobi swoje i o nic nie będzie prosił. To jest, myślę, że takie popularne wyobrażenie, co to znaczy najpokorniejsza osoba. Nie. Właśnie Maryja pokazuje mi się jako osoba, która ma wolne ręce. I ona potrafi prosić, i ona potrafi przyjmować. Że tak naprawdę to, co jest dla nas niezwykle trudne, to jest właśnie przyjmować. Bo jeśli nam ktoś coś daje, jeśli ten dar jest wielki, no to my jesteśmy tymi słabszymi. To my jesteśmy jakoś od Niego zależni. To my jesteśmy na Jego łasce. I myślę, że tego tak bardzo Achaz i tego tak samo my nie znosimy. Nie znosimy być na czyjejś łasce. Tego faktu, że jesteśmy komuś coś dłużni. A Maryja jest najpokorniejsza i to totalnie nie przeszkadza. Że od swojego poczęcia, niepokalanego poczęcia, ona jest radykalnie zadłużona u Boga. I co więcej, nie boi się tego długu, tej swojej zależności, ciągle tylko pogłębiać. Mówić: fiat, bądź wola Twoja, daj mi więcej. Cokolwiek chcesz, ile tylko chcesz. I wreszcie w niej Bóg znajduje osobę, która się nie przestraszy. Że daje jej więcej i więcej, łaska po łasce, a ona nie boi się, że w pewnym momencie, ojejku, nie będę w stanie się odpłacić, albo nie będę w stanie pokazać swojej własnej siły, bo wszystko otrzymałem. Maryja jest cała zadłużona. Maryja cała daje się Bogu prowadzić, cała się w tej zależności od Niego zanurza. I to jest jej pokora. Ta umiejętność proszenia i umiejętność przyjmowania daru. Józef spotkał anioła w czasie snu. Dzięki temu nic go nie rozpraszało. Żadne obowiązki, żadne myśli, żadne wspomnienia ani snucie planów na przyszłość nie odwracały jego uwagi od Boga. Za to Maryja spotkała anioła po prostu w ciągu dnia. Nie wiemy, co robiła. Modliła się, czytała, pracowała. Pewnie nie odmawiała różańca, ale na pewno była pochłonięta codziennością. I właśnie w tej codzienności tam przyszedł do niej anioł. Józef potrzebował szczególnych warunków po to, żeby móc usłyszeć wolę Boga. Maryja, która będąc bez grzechu i będąc w tak szczególnej relacji z Bogiem, była otwarta na Niego w każdej okazji, również w codzienności. I w tym sensie ona jest dla nas ogromnym zaproszeniem, żeby szukać tej głębokiej relacji z Bogiem również w tych zwyczajnych sytuacjach. Również tam, gdzie pochłania nas codzienność, żebyśmy zobaczyli, że Bóg chce do nas przemawiać, że Bóg chce wejść w nasze życie i chce nam pokazać wspaniały plan, jaki ma dla nas. Wspaniałą historię, jaką chce razem z nami napisać.